Dobrze, to w takim razie witam Cię, Gocha, serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy się tak spotkać online'owo i przede wszystkim, że przez te, mam nadzieję, pół godzinki będziesz w stanie podzielić się chociaż częścią tej swojej wiedzy, która mi ogromnie pomogła, która mi zmieniła życie, ale o tym za chwilę. Natomiast dla tych, kto nie zna, słuchajcie, Gocha Szoka, dwa słowa. Przede wszystkim specjalistka od słów, które podobno szczypią za duszę i można się o tym przekonać już wchodząc na stronę Gochy. No i przede wszystkim niesamowita kobieta, która pomaga małym i dużym biznesom. Także przedstawiam Wam Gochę i Gocha, powiedz coś o sobie. Tak. Ja może powiem, że dwa słowa to jest nazwa firmy. No właśnie. Bo tak, Gocha Szoka, dwa słowa, to też są dwa słowa. Tak, dwa słowa. I tak, ja uczę głównie kobiety, tak się złożyło, jak pisać do online'u. To głównie robię właśnie na takim kursie Content Flow i potem Content Flow Maxi, a potem Selling Flow, gdzie właśnie uczę komunikacji, jak to robić, żeby szczypać za duszę i otwierać portfele, czyli żeby docierać do tych osób, na których nam zależy i które są w stanie zapłacić nam za nasze produkty i usługi i chcą nam za to zapłacić, wręcz nie mogą się doczekać, żeby to tak wywoływać naszymi komunikatami, żeby takie rzeczy się działy. Że ludzie po prostu dopytują, kiedy ten kurs, albo kiedy będzie można do ciebie na warsztat, albo kiedy na sesję, czy są już wolne miejsca. To jest taki efekt, myślę, o którym nam wszystkim chodzi. No I żeby to właśnie. było jeszcze dodatkowo nienachalnie, naturalnie, autentycznie. I ja takiego pisania i takich komunikatów uczę. No właśnie. Powiedz może tak zdradź, tak choć odrobinę, bo to jest ogromna po prostu wiedza. Jak w ogóle zacząć myśleć o tym pisaniu, żeby nakierować się na klienta, żeby walili drzwiami i oknami i po prostu nie mogli się doczekać, żeby ta nasza usługa w końcu wyszła na światło dzienne. No właśnie, tutaj tak znamy się nie od dziś, więc już trochę o tym rozmawiałyśmy i w sumie właśnie ja to tak się zastanawiałam, o czym tutaj powiedzieć, bo faktycznie można to z różnych stron no, opowiadać i mogłabym no, godzinami, ja też uwielbiam ten temat, ale tak sobie myślę, że może najważniejsze, bo też to, co widzę u swoich klientek czy kursantek, to jest to, że bardzo często potrzebne nam jest, żeby dobrze pisać, to właśnie autentycznie i nienachalnie angażować i przyciągać klientów i żeby oni nam potem płacili chętnie, to potrzebny jest taki wręcz przewrót kopernikański w głowie, że potrzebujemy pisać i mówić, bo to nie chodzi też tylko o pisanie, ale w ogóle jakikolwiek komunikat, to też właśnie chodzi o prezentowanie się, tak jak my teraz rozmawiamy, rozmowy wszelkiego rodzaju, webinary, prezentacje na konferencjach, czy rolki, czy właśnie filmy. Wszystko zawsze powinno obracać się wokół klienta, a nie wokół mnie. I to jest właśnie ten przewrót kopernikański, że zazwyczaj to, co widzę na początku, to jest to, że piszemy o sobie, o swoich produktach, o swoich usługach i reakcja, która następuje zazwyczaj, to jest takie wirtualne, online'owe przytakiwanie. O, okej, okay. Fajna babka, mądra babka, dobrze rzeczy gada, mądre rzeczy gada, ale jakby nie mam nic więcej niż jako reakcję, niż właśnie przytaknięcie. I to jest w sumie taka najgorsza reakcja jak dla mnie. Bo to znaczy, że no co ja mogę z taką babką? No fajnie by ją było znać osobiście, może bym się wybrała na kawę, ale niekoniecznie coś od niej kupię. Więc teraz chodzi o to, żeby przestawić się z takiego pisania o mnie, o moich produktach i usługach, tylko właśnie o pisanie tak i mówienie, czy tworzenie kontentu w ogóle od strony klienta. I to jest łatwe i trudne jednocześnie. I w moim doświadczeniu, jak pracuję z ludźmi, jest to niekiedy ogromnie trudne, ogromnie, bo to jest taka,
Zmiana, jakbyśmy miały, nie wiem, okulary na przykład niebieskie i musimy je całkowicie zdjąć i odrzucić i nałożyć różowe. Bo to wymaga zdjęcia całkowicie naszej perspektywy i przyjęcia perspektywy klienta. Patrzenie na to, co się dzieje z jego perspektywy, jakbyśmy wchodziły w ich buty, odczuwały ich problemy, ich bolączki i o nich mówiły, pisały, nie wiem, podawały content jakikolwiek. I teraz to chociażby się sprowadza do tego, że jak zaczynamy coś pisać albo mówić na nagraniu, no to właśnie nie zaczynamy od siebie, tylko zaczynam od klienta. I teraz co to znaczy? Są różnego rodzaju początki, ale taki najprostszy jest, jeśli borykasz się z tym i z tym, albo jeżeli boli cię to i to, albo jeżeli masz problem z tym i z tym, i dopiero potem jest kontynuacja, a dopiero potem jest przedstawienie się. To jest takie chociażby taka najprostsza struktura tekstu i teraz nieważne, czy pisanego, czy potem mówionego. Czyli zaczynamy od bolączki, ale ta możliwości jest wiele. To jest taka chyba najprostsza. Ale to jest tak, że to trzeba stale mieć z tyłu głowy. I oczywiście druga rzecz, która jest trudna z takiego z mojego doświadczenia, to jest ta, żeby wyrugować slang branżowy. Czyli schodzimy, i to jest proste w teorii, ale jak przechodzimy do tekstu, to się okazuje, że o Boże, znowu. Czyli nie tylko chodzi o to, że my przestajemy się posługiwać wyrażeniami właśnie branżowymi, którymi my operujemy, tylko takimi, którymi operuje nasz klient. Może taki przykład podam. Zarządzanie projektami. No, jeżeli ktoś się zajmuje zarządzaniem projektami i na przykład ma taką misję, że chce nauczyć kobiety, inne przedsiębiorczynie, podchodzić do swojego biznesu, jak do projektów i zarządzać tymi projektami, bo to są super narzędzia i bardzo usprawniają pracę i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli będę mówić do ciebie albo do kogoś innego o zarządzaniu projektami, to pies z kulawą nogą do mnie na taki kurs nie przyjdzie, ponieważ ja też w swoim biznesie nie mówię o zarządzaniu projektami, jeżeli cokolwiek robię w swoim biznesie. Jak ja o tym mówię? Mówię o tym, że a planuję coś tam, a chcę coś tam zrobić w przyszłym miesiącu, jeżeli mam w ogóle takie plany. Albo że właśnie mam ciągle za mało czasu, ciągle się nie wyrabiam. Zarządzanie projektami wtedy niestety ale musimy odłożyć na bok kompletnie, bo to no, zainteresuje project managerów i zapewne nikogo więcej. I wtedy to są takie trudne decyzje, no bo ale jak to? Przecież ja, czy ja nie stracę na swojej eksperckości? Albo no przecież to jest core mojego biznesu, ja się przecież tym zajmuję. Okej. Okay. Doprowadzisz tych ludzi pewnie do punktu, w którym oni sami zaczną mówić o tym, że zarządzają projektami, a być może nie, ale to w ogóle jest wtórne. Oni mają problem konkretny, nie ogarniają swojego biznesu, załóżmy. I teraz możemy schodzić jeszcze niżej i niżej, zagłębiać się w szczegóły, co to tak naprawdę znaczy i jakie mają problemy, na które ty masz teraz rozwiązanie jakieś. Więc potem schodzimy właśnie do takich wyrażeń, takich słów, które będą odczytane przez naszych odbiorców i w ogóle którymi ich przyciągniemy. No bo na zarządzanie projektami przyciągniemy menadżerów projektu, ale nie na przykład kobiety, które prowadzą własne biznesy, jeżeli to akurat by było coś, na czym by ci zależało. No więc przewrót kopernikański w głowie, żeby cały czas mieć z tyłu głowy, że to ma być o kliencie, o kliencie, o kliencie, o kliencie, o kliencie, zawsze, zawsze, zawsze i potem jego słowami, jego wyrażeniami. Proste w teorii. No wiadomo, to jest niesamowicie też bardzo duża też praca ze sobą, nie? No bo jednak wychodzimy z takiej perspektywy swojego domku, w którym budujemy swój wizerunek jakiś na rzecz tego, że właśnie wychodzimy do odbiorcy i po pierwsze jakby poznajemy go, jakby musimy się dowiedzieć, kto nas kupuje, słucha, czyta, nie? To jest też ogromna praca. A druga rzecz jest taka, że jednak
no ta perspektywa się zmienia totalnie, nie? W sensie tego, że tu zupełnie inaczej gryziemy w cudzysłowie ten nasz biznes. Ja też właśnie z tych moich doświadczeń z Content Flow właśnie kursu, który przeszłam u Gochy, który naprawdę z całego serca polecam, bo to jest ogromny proces, który się przechodzi przez te 3 miesiące, tak, Gocha, to było. Jakby też to ewoluuje w twojej głowie, natomiast jakby później w realu. Natomiast ten pierwszy krok, czyli właśnie zbadanie potrzeb tego klienta, tak, czyli po prostu rozmowa z żywym człowiekiem i pytanie go o co, jakby w czym masz problem, tak? I w moim doświadczeniu właśnie było to, że ja zawsze myślałam o technikaliach, że ludzie chcą się uczyć montażu, że ludzie chcą wiedzieć, jakie światło. Ja jakby totalnie w inną stronę szłam i nagle się okazało, że po prostu większość kobiet chce się ośmielić mówić do kamery, nie? Że największym problemem jest to, że po prostu gadanie do kamery nie jest naturalne, nie? Więc stąd właśnie też powstała kobieca grupa wideo i tam tą pierwszą rzeczą, którą robiłyśmy, to jest jakby trochę wbrew temu, co mówisz, nie? Że najpierw mówiłyśmy o sobie, ale to jest najprostsze, nie? No bo jakby najprościej nam jest powiedzieć o sobie, a nie jakby od kopa zaczynać od tego, że no wiesz, bo jaki masz problem, nie? Tak, ale widzisz właśnie, bo to jest najprostsze, bo też tak naprawdę, o może takie zdanie wrzucę, nie? Że każdy z nas, ale to absolutnie każdy, jest zainteresowany tylko i wyłącznie sobą. Dokładnie. I jak sobie usiądziemy z psiapsiuło, to po prostu możemy gadać godzinami, pogadamy o sobie. I ona też cię tam zagada, kiedy będzie gadać o sobie. Więc właśnie ty jako, i dlatego ja uważam, że prowadzenie własnego biznesu to jest niesamowita rzecz, bo w tym tutaj zawiera się takie służenie ludziom. Ja ci tutaj daję przestrzeń, powiedz mi, co ty tam masz, z czym ty się tam zmagasz. Pomogę ci, nie? Ale ty mi powiedz. I też właśnie cały czas słuchanie takie empatyczne. A może byś bardziej chciał to, a może byś bardziej chciała tamto, a jak, nie wiem, zrobię to w formie właśnie warsztatów jednodniowych, to czy ci się to spodoba i czy to spełni twoje oczekiwania, a może chcesz coś krótkiego, godzinnego, a może w ogóle cały tydzień. I to jest wtedy taki fajny dialog. I wtedy też, no, to jest dla mnie taka właśnie zmiana perspektywy, kiedy to nie jest tak, że a, ja tu mam świetny pomysł, i po prostu rewelacja, i tu mam taką misję i będę dawać, ale potem właśnie, czy ktoś to jest w stanie wziąć od ciebie w takiej formie? Bo może to jest za dużo, albo za mało, albo za drogo, albo za tanio. I dopiero w dialogu się dowiadujemy, czego tak naprawdę ludzie chcą, i właśnie z takiego ruchu służenia właśnie, jak ty z warsztatami Rec Day. Kiedy, czy w grupie, jak prowadzisz wyzwania, no właśnie, że przełamują się, ale też sobie próbowałaś różne formuły. Ja też przeszłam przez wiele formuł i właśnie zawsze staram się sprawdzać, a w jednym roku 3 miesiące to było ok, ale w kolejnym roku już na przykład nikt nie przyjdzie na taki długi kurs, a może jeszcze coś innego, wiecie, i to jest wtedy konstruktywne, kreatywne. Uwielbiam takie rzeczy. Dla mnie też bardzo właśnie odkrywcze było dwie takie rzeczy, które naprawdę mi dość mocno odkryły. To właśnie ta perspektywa przybliżania się do odbiorcy poprzez tego paprocha w cudzysłowie, czyli właśnie odkrywanie przed odbiorcą, potencjalnym klientem, tych swoich słabości, jakichś tam niedociągnięć, jakichś takich prostych słów, których używamy normalnie w tradycyjnej rozmowie ze znajomymi, po to, żeby właśnie się zbliżyć, nie? I to jest też właśnie to podejście, którego używam w wideo, że to nie jest telewizja, my tu jesteśmy prawdziwymi ludźmi i kupujemy od prawdziwych ludzi i nawiązują się naprawdę też cudowne relacje też przez to, że my nie jesteśmy na poziomie
Lüjund nasz pan i po prostu będziemy teraz sobie paniować, tylko jesteśmy na poziomie, ja ci daję coś, co może ci się przydać, żeby ciebie podnieść wyżej, nie? No tak. No i to jest jak nawiązywanie relacji w realu. To jest dokładnie to samo. Jak się poznaje kogoś, no to właśnie, jeżeli poznajemy i chcemy kogoś poznać, a tutaj chcemy poznać klienta, bo inaczej nie będziemy wiedzieć, czego on chce, no to żeby on coś powiedział o sobie, no to najpierw my musimy coś powiedzieć o sobie. No inaczej rozmowa nie przebiega. Bo jak ty się zamkniesz i nic nie powiesz, no to ta druga osoba po co miałaby gadać, nie? I my to robimy w bliskich relacjach instynktownie, w ogóle o tym się nie zastanawiamy. W online jest to o tyle dziwne, że no właśnie, dziwne w cudzysłowie, że no nie ma tej osoby naprzeciwko, nie? Więc jakby musimy być świadomi tych naszych komunikatów, bo one potem lecą w online właśnie, nie wiadomo do kogo dotrą, jak ta osoba to przyjmie i dlatego dobrze jest być świadomym tego, co się robi za pomocą słowa, no bo słowo ma moc i jak to prowadzić tą komunikację, żeby odnieść taki efekt, jaki się chciało odnieść. Tak. Ty właśnie wspaniale też podajesz ogrom przykładów, które są tą skarbnicą, która tak naprawdę już do każdego może trafić inaczej, nie? Do mnie bardzo trafiły przykłady, które właśnie idealnie zobrazowały to, że najbardziej łączymy się z tymi rzeczami w tekście i w komunikacie drugiej osoby, które w jakiś sposób pokazują tą nieidealność, nie? Że tu fasada, nie? Tak. Pięknie, ładnie zrobione, a z tyłu po prostu bajzel na przykład, nie? Więc Tak. to jest ogromna, ten właśnie ten przewrót, który też u mnie w głowie się wydarzył i dzięki któremu też łatwiej mi było zacząć pisać newslettery na przykład. Tak. Ale też to się odnosi do wizji, nie tylko fonii albo właśnie tekstu, tylko też do wizji. Ten paproch, czyli nie idealny jakiś szczegół życia, taki najlepiej fizyczny, bo to jest takie narzędzie, że za pomocą jednego słowa, które dodamy do tekstu, sprawiamy, że on się staje nagle bardzo realny, bardzo emocjonujący, w związku z tym bardzo angażujący. Ale jak ze wszystkim, też trzeba sobie wyćwiczyć jakby taką wrażliwość i umiejętność wyłapywania paprochów. Tak, to robimy na kursach. No właśnie, to jest, można mówić o tym dużo, ale tak naprawdę to wszystko później się dzieje w praktyce, nie? Ja tutaj jakby zdradzając trochę kulisy, jak to wygląda, to tak naprawdę większość rzeczy, z którymi później pracowałam w tekstach na reklamy, to były rzeczy, które były po prostu z moich badań, rozmów z osobami, które wykazywały zainteresowanie wideo, nie? I później stąd zresztą się wzięła grupa osób w kobiecej grupie wideo, która naprawdę chciała to poćwiczyć, której dokładniej trafiał komunikat, że wiele osób ma problem z mówieniem do kamery, ale to jest normalne, nie? I jakby odnosząc to do swojego doświadczenia, wiesz, ja zawsze stałam z drugiej strony kamery, fajnie jest patrzeć na kogoś, dawać mu instrukcje, nie? Ale dopiero jak się stoi samemu przed tą kamerą, to nagle się okazuje, czym jest problem, nie? W czym ludzie się blokują, w czym, nad czym można popracować. Natomiast to, że ja będę pracować z kimś, żeby się ośmielił przed kamerą, to jeszcze jest ten etap wcześniej, którym właśnie ty się zajmujesz, żeby ten tekst w ogóle dotarł, nie? Żeby to był komunikat, który nie tylko od tej strony wizualnej będzie atrakcyjny jakby i autentyczny, nie? To też nie chodzi, żeby pięknie wyglądać jakoś idealnie, tylko żeby po prostu być naturalnym, a z drugiej strony, żeby wiedzieć, co mówić, nie? Tak. No, więc naprawdę ciężko jest w takim krótkim, tutaj w tej krótkiej rozmowie przekazać tą esencję tego, jak w ogóle pisać te teksty, żeby one później miały przełożenie na reklamę, ale jakbyś była w stanie, oprócz tego, co już powiedziałaś właśnie, żeby najpierw zacząć komunikat od odbiorcy, tak? Czyli tego, żeby odwołać się do jakiejś jego potrzeby, żeby dopiero później mówić o sobie, to powiedz, co na końcu, co w takim właśnie tej krótkiej na przykład reklamie, w czymś, gdzie zachęcamy do webinaru, do kursu, do naszego produktu, co tam ma być?
W sumie musiałabym powiedzieć, że nie tylko trzeba zacząć od klienta, ale potem cały czas o tym kliencie mówić w tej reklamie też. A jako dodatek, to ewentualnie możemy powiedzieć o sobie, ale znowu tylko i wyłącznie to, co zainteresuje naszego klienta w kontekście tego, o czym w ogóle do niego mówimy. I to w sumie powinno też odpowiadać na pytanie, co tam powiedzieć o sobie. Bo nie przedstawimy całej historii naszego życia, bo to się nie da. Nikogo też to nie będzie interesowało, niestety. Czyli wszystkie odbyte kursy, całe wykształcenie nasze. Nie, to ma być, jak mamy minutową reklamę, no to jest parę sekund dosłownie. Znaczy więcej nie da, więc sama esencja. Więc tak naprawdę musimy zacząć od klienta i być może właśnie od jego bolączki, a potem też piszemy, jeżeli akurat reklamujemy, czyli zachęcamy do zapisu na jakiś warsztat, no to wtedy piszemy o korzyściach, co się wydarzy w życiu danego klienta, jeżeli skorzysta z tego warsztatu, webinaru, czy tam cokolwiek mu chcemy zaoferować. Czyli jaki ma problem versus jakie tutaj podajemy rozwiązanie. I to znowu proste w teorii, ale jak już schodzimy do poziomu, że muszę to napisać pod mojego klienta, pod moją ofertę, no to... To słuchajcie, nie jest tak, że napiszemy coś takiego w 5 minut. To po prostu się nie wydarzy. Im dłużej w sumie spędzimy na tym czasu, tym lepiej. I teraz dla tych prokrastynujących albo perfekcjonistek, to nigdy nie będzie tekst idealny, to zapomnij o tym. Nie ma też nikogo, do kogo mogłabyś wysłać ten tekst i powiedzieć i zapytać, czy on jest dobry już i czy wystarczy. Nikt na to nie odpowie. Jeżeli ktoś odpowie, to jest trąba. Nie ma czegoś takiego. To jest po prostu tak, że puszczasz, sprawdzasz, jaki jest odzew. Jeżeli jest odzew super, no to rewelacja. Jeżeli odzew jest słaby, no to musisz coś zmienić. I to, bo gdyby to było proste, to każdy z nas by zarabiał kokosy po prostu w online. No tak nie jest. Więc tekst reklamy, na tym trzeba przysiąść. I dobrze jest dawać sobie czas. Dobrze jest, są struktury tekstów reklamowych, więc to też będę o tym mówić podczas tego masterclassa przy Twoim warsztacie dla uczestniczek Twojego regreja, bo są rzeczy, którymi możemy sobie ułatwić. Na przykład mamy strukturę tekstu i wtedy nie wymyślasz go na nowo, tylko lecisz. A na początku muszę powiedzieć o tym, potem muszę powiedzieć o tym, potem o tym i tak dalej. I to można zrobić w rozbiciu nawet na sekundę. Więc to już powinno ułatwić, ale teraz potem musisz zejść do poziomu słów i wyrażeń i tutaj już jest cała zabawa. Bo to możesz sprawdzić tylko i wyłącznie znowu w dialogu i w kontakcie z klientem, czyli puszczasz, wtedy dobrze jest puścić na małym budżecie taką reklamę, sprawdzasz, dobry odzew, dopiero wtedy zwiększasz budżet. Jak jest mały odzew, zmieniasz tekst i puszczasz na nowo. Nie widzę innej możliwości, jakby to można było zrobić. Po prostu nie ma innej możliwości. Bo nawet jak komuś dasz ten tekst do przeczytania i to będzie też specjalista i powie, czy specjalistka i powie super tekst, a może się okazać, że to kompletnie nie będzie chwytało Twoich odbiorców, a być może to, do czego ich zaprasza, że w ogóle ich nie interesuje. Więc tak. No, to jest właśnie ten level wyżej trochę, nie? Bo jakby też pracując na samym tekście, kiedy publikujemy tekst, on ogromnie waży tutaj, a jeżeli jeszcze dodajemy do tego wizję, no to jakby wchodzą też inne czynniki pozawerbalne, nie? Czyli nasza dynamika, tak, nasza aparycja, to w jakich warunkach nagrywamy, w jakim tempie mówimy, więc masa rzeczy tutaj wchodzi dodatkowych. I na tym właśnie się chcę skupiać na kobiecej grupie wideo, żebyśmy to ćwiczyły, bo to nie jest coś, co też w 5 minut wyjdzie. Także od razu tutaj pora na reklamę, ponieważ Gocha będzie prowadzić właśnie wspomnianego masterclassa dla wszystkich uczestniczek Regdaya, czyli takiego dnia nagraniowego, w którym można przyjść w ustawionym kontekście, dobranym indywidualnie tle, kadrze do ciebie. Można sobie nagrać swoją reklamę, swoje intro do kursu na stronę czy na YouTube'a.
Także coś naprawdę fajnego pod kątem tego, że tak jak wiele kobiet mi mówiło, że ustawianie tego światła, ustawianie dźwięku, nagranie tego wszystkiego to jest po prostu dużo, a jeszcze do tego tekst i jeszcze do tego wyglądać i dobrze to mówić. Więc tutaj odpadają te wszystkie techniczne rzeczy, a Gocha właśnie będzie uczyć od strony tych słów, co powiedzieć, jak do tego się zabrać. Także nie będę przedłużać, bo tak naprawdę to jest, słuchajcie, esencja, którą Gocha Wam tu przekazała. Ja serdecznie polecam też jej kurs Content Flow, w którym naprawdę można nabrać to flow, trzeba też wyjść z takim założeniem, że to właśnie nie jest to perfekcyjne podejście, że po prostu pyk, od razu za pierwszym razem wszystko pójdzie, tylko że są korekty i że tylko próby i błędy prowadzą nas do tego, że nabieramy doświadczenia. No i co? No i co byś mogła jeszcze od siebie dorzucić? No, że bardzo fajnie to złożyłaś, ten reg day, że to, co najważniejsze, czyli nagrywanie jest, ale też i od strony właśnie tekstowej, i od strony takiej marketingowej, ten drugi masterclass, o którym pewnie też będziesz mówić i pisać, no bardzo fajnie kompaktowo, także no, nic, tylko się zapisywać, dziewczyny. Dokładnie, także dziękuję Ci bardzo. No też gdyby nie Ty i przede wszystkim grupa, która była na Content Flow, która też mi bardzo dużo pomogła, niesamowite kobiety. Zazdroszczę po prostu też ilości ciekawych kobiet i biznesów, które jesteś w stanie poznać w czasie tych kursów, no bo to jest jednak też skarbnica wiedzy i doświadczenia. I często też znajomości na dłużej, nie? No bo jednak wiele kobiet w biznesie później nawzajem się gdzieś tam wspiera i współpracuje. A ty zresztą też prowadzisz networkingi dla kobiet Tak. w Krakowie, także też można od razu się na żywo zobaczyć, poznać. Tak. Kolejny 26 czerwca w poniedziałek, także zaraz po zakończeniu roku. Dzieciaki na kolonie, czy gdzie tam, i w poniedziałek na A spotkanie kobiety na kawę. networkingowe. Tak, dokładnie, dokładnie. Dobrze, super. Bardzo Ci dziękuję, Gocha, w takim razie Dzięki za serdecznie, Aneta. rozmowę i mam nadzieję, że już niedługo tutaj dziewczyny będą mogły się spotkać z Tobą na masterclassie i na sesji pytań i odpowiedzi. Dzięki bardzo. Super, dziękuję Ci. Do usłyszenia, zobaczenia. Do usłyszenia. Pa.